Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj postaram się nie robić wykładu, nie wymądrzeć ani nic z tych rzeczy. Chciałam po prostu opowiedzieć kilka słów o obrazkach na kartach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to znaczy te osoby, które regularnie wracają do moich filmików, że ja bardzo często podkreślam czy wspominam mimochodem w moich rozkładach, że na tej karcie jest taki i taki obrazek, czy ten obrazek mówi tak i tak, bo ja po prostu zwracam uwagę na obrazki na kartach i zwracam uwagę, w jaki sposób jest karta przedstawiona przez artystę w danej talii, albo w ogóle przez wydawnictwo, które wydaje tą talię. I tutaj wybrałam z trzech różnych talii trójkę mieczy. To jest talia Druidcraft, to jest Arcus Arcanum, a to jest Maroon Tarot. I owszem, ja zdaję sobie sprawę, że znaczenia kart Tarota są jakie są, ponieważ no musi być jakiś punkt odniesienia, zawsze to powtarzam, musi być jakiś grunt, od którego trzeba zacząć, tak? Jakiś punkt startowy, a wszelkie inne znaczenia, które my zauważymy w naszych rozkładach, jakie niesie ze sobą dana karta, albo skojarzy nam się coś z tą daną kartą, to już my sami w trakcie naszej pracy, doświadczenia, umiejętności łączenia wątków i punktów nadajemy tak jakby sami znaczenie, tym dodatkowe znaczenia danym kartom Tarota. Dlaczego wyjęłam trójkę mieczy? No bo myślę, że to będzie dobry przykład, jak są przedstawione. Tutaj w Druidcrafcie widać serce z kamienia, trzy miecze, zdartą korę z drzewa i trzy takie rany, kropki na drzewie, ale nie na korze, tylko to jest, myślę, że to jest łyko raczej. Tutaj w Arcus Arcanum mamy trzy osoby i kobieta, znaczy trzy miecze są skrzyżowane, a kobiety miecz jest na wierzchu, tak? Mężczyźni są zwróceni twarzami w stronę kobiety. Tutaj w Maroon Tarot mamy, to nie jest czaszka, wydaje mi się, że to jest jakieś powiększenie głowy owada, albo może nie do końca jeszcze rozwiniętego płodu, ale wygląda to raczej jak czaszka owada, nad którą są skrzyżowane o dwa miecze i na dole idzie kobieta z mieczem, tak? Czy stoi kobieta z mieczem? To są trzy różne obrazki tej samej karty, dlatego że artysta czy wydawnictwo położyło nacisk na takie, a nie inne znaczenie danej karty, tak? W Druidcrafcie jest ta trójka mieczy bardzo podobna do tradycyjnego Ridera White'a. No bo mamy i to serce, mamy trzy miecze. No co prawda te miecze nie są wbite w serce, ale tak jakby wystają z tego serca, tak? Mamy skamieniałe serce, czyli u podstawy tej trójki mieczy leży skamieniałe serce. Albo może na wierzchu, tak to powiem. Na wierzchu mamy skamieniałe serce, a u podstawy leżą jakieś rany, które my chowamy, tak? Tak jak to drzewo pod korą łyko ma rany. One są zabliźnione, zobaczcie, tutaj jest pokazane na tym obrazku, że te rany są już trochę zabliźnione, ale one zostały. One nie zostały zaleczone, wyleczone. One zostały. W Arcus Arcanum te trzy osoby niosą
pokazują znaczenie, czy dają nacisk na znaczenie trójki, tak, że to jest trójka, tu mamy trzy osoby. I to jest właśnie w Trójce Mieczy to, co ja zazwyczaj powtarzam, że to jest wcinanie się między wódkę a zakąskę, ponieważ tych dwóch mężczyzn miało jakieś porozumienie ze sobą, poza tym mają podobne kolory ubrań, są tej samej płci. Przyszła kobieta i ich skrzyżowane miecze tak jakby nie przecięła na pół, tylko po prostu próbowała rozdzielić, tak? Tu jest pokazany moment dołączenia tego trzeciego miecza już do dwójki istniejącej, no ale ewidentnie tu jest pokazany moment wtrącenia się między wódkę a zakąskę, czyli dlatego ta karta bardzo często mi pokazuje, jeśli tą talię używam, że są trzy osoby w związku, że z jednej albo z drugiej strony doszła ta osoba. To oczywiście nie musi być ktoś romansowy, tak? To może być jakaś osoba z rodziny, która się wtrąca do związku. W każdym razie trzy to już tłum. Natomiast w tej trójce mieczy w Maroon Tarot jest położony nacisk na intelektualną stronę tej trójki mieczy. My mamy tutaj poprzednio w dwójce, stoimy w jakimś impasie, stoimy w jakimś, zastanawiamy się, tak? Widzimy jednocześnie obie strony monety i widzimy zalety i wady tych wyjść. Natomiast tu ta kobieta, która pojawia się na dole z tym mieczem, mówi o rychłości rozwiązania tego problemu, tak? No nie można wiecznie trwać w tej dwójce, te dwa miecze na górze są skrzyżowane, ale lada moment, za chwilę ta kobieta z tym mieczem zapewne też spróbuje, czy będzie czyniła to bez wahania, rozdzielić te dwa miecze, tak? Tu jest ewidentnie intelektualny problem pokazany, który owszem też boli, to nie jest problem, który się bezboleśnie da rozwiązać, no ale żeby nie trwać wiecznie w unieruchomieniu w dwójce mieczy, trzeba coś zrobić, tak? Tak, no nie chciałam, żeby ten film okazał się być analizą trójki mieczy, ale no chciałam Wam po prostu opowiedzieć, co widać na kartach, albo przynajmniej co ja widzę na tych kartach. I pokazać Wam, jak różne oblicza mają karty w zależności od obrazka. I w zależności oczywiście od talii, w jaki sposób nam na przykładzie tej trójki mieczy objawi się w rozkładzie. Oczywiście, trzeba zawsze pamiętać, że 3 to jest 3, że to nie jest ani 1, ani 2, to jest 3, to są 3 osoby, tak? 3 różne zdania, 3 różne punkty widzenia. Z tej trójki może kłótnia nie wyniknąć, ale może na przykład w tej trójce mieczy, czy w tej trójce mieczy być pokazana jakaś dyskusja, bo każdy ma różne punkty widzenia, albo powiedzmy te dwie osoby się ze sobą zgadzają, tak, zgodnie z obrazkiem i przychodzi osoba trzecia i po prostu rozwala system tym dwóm, tak, bo ma jakiś inny nowatorski punkt widzenia, czy poddaje w wątpliwość to, co do czego te dwie osoby doszły. Także trójka zawsze jest trójką, jakby nie było, więc musimy brać pod uwagę, że tutaj będzie chodziło zawsze o trzy osoby, właśnie trzy punkty widzenia, trzy wyjścia. I bardzo często, wiecie, jak na przykład używam tej talii Arcus Arcanum i trójkę mieczy losuję, czy nawet tej Druidcraft, bo nie wiem, co wybrać, tak? Obojętnie co, może to być decyzja, może to być poważniejsze, może być to błahe, ale stoję w tym impasie, w tej dwójce mieczy, tak? I nie wiem. I jeśli pojawi mi się trójka mieczy gdzieś tak po środku, czy na jakiejkolwiek opcji, to wiem, że po prostu muszę wybrać trzecią drogę, tak? Że te dwa rozwiązania, o których ja myślę, czy z kimś rozmawiam, one nie są korzystne, nie będą korzystne na dany moment. Lepsze będzie znalezienie tego trzeciego rozwiązania. O tym mówi właśnie obrazek karty Arcus Arcanum i tej karty Maroon Tarot.
Widzicie, znowu skręcam w stronę omawiania Trójki Mieczy zamiast obrazków, bo co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że mamy różne talie. Na świecie jest mnóstwo talii, tysiące, może nawet setki tysięcy, i każdy używa innej. I owszem, znaczenia kart Tarota, tak jak wspomniałam na początku, są jakieś niezmienne, tak? Ten punkt startowy musi być niezmienny, żeby po prostu od czegoś zacząć. Ale jeśli używamy kart Tarota albo talii Tarota, jakiejś bajkowej, jakiejś, nie wiem, serialowej i tak dalej, to zakładając oczywiście, że to tarot, tak, ale to już nie wchodzę w dygresje o tym, czy to są tarot do używania takiego na co dzień do dywinacji, czy po prostu tarot kolekcjonerski. Każdy ma inny gust, tak, ale do czego zmierzam? Te talie takie alternatywne, że tak to nazwę, takie niekonwencjonalne, one też mają jakieś obrazki i też niosą ze sobą jakieś przesłanie, które może niekoniecznie zgadzać się z podstawowym znaczeniem danej karty. Dobrze by było, przynajmniej ja z mojego punktu widzenia tak to wygląda, tak do tego podchodzę, dobrze by było wczytać się w ten obrazek, popatrzeć na szczegóły, popatrzeć na ogół, jaki punkt ciężkości jest wtedy pokazany w tej danej karcie, tak? Czy obojętnie jakiej, w małych arkanach, chodzi mi raczej o małe arkana, bo wielkie arkana zazwyczaj są pokazane, tak wiecie, niekombinowanie, ale małe arkana mogą być już różnie pokazane, różnie zobrazowane, więc dobrze by było się zastanowić nad obrazkiem po prostu, bo czasami na przykład w piątce pucharów mamy taką sytuację, że te wszystkie puchary są puste. Na niektórych taliach mamy podobnie jak z Riderem White'em, że trzy są puste, dwa są pełne. Na jeszcze innych taliach mamy pokazane, że trzy są pełne, a dwa są puste. I to jest właśnie już takie płynne lawirowanie, z której strony autor czy wydawnictwo chciało nam pokazać znaczenie tej karty. Czy że coś straciliśmy, powiedzmy, nieodwracalnie, jeśli pięć tych pucharów jest pustych, czy wygraliśmy, czy może nie, czy przegraliśmy 2 do 3, czy 3 do 2, rozumiecie? 3 puchary pełne albo 2 puchary pełne. Więc to też są takie drobne niuanse, bo to są niuanse, rzeczywiście, ale które mogą mieć wpływ na ostateczny wynik wróżby, czy pośredni wpływ na wróżbę, na wynik wróżby, czy nasze widzenie, tak? Bo słuchajcie, gdyby była jedna talia Tarota z góry przyjęta, powiedzmy tylko Rider White'a, no to mało kto by używał innych talii albo czułby wewnętrzny opór, bo jest nakazane, powiedzmy, nie wiem przez kogo, ale powiedzmy, że jest nakazane używać tylko talii Rider White'a. No i te znaczenia kart, które są zawsze opisywane według talii Ridera White'a, owszem, one by się zgadzały. Ale przekładając znaczenia kart Tarota Rider White'a na inne talie, to już czasem niekoniecznie to pasuje. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, ale ja to zauważyłam już bardzo dawno, że niektóre opisy, te podstawowe, tak, te, od których się wychodzi najpierw, do nie każdej karty danej pasują ze względu na to, że obrazek jest inny. I chodzi o to, żeby w trakcie, nie wiem, pracy z tą talią, czy przed pracą trochę nad nią pomedytować, się zapoznać,
żeby też obrazek stał się bliższy. Ja rozumiem, że czytanie obrazkami to jest czytanie bardzo intuicyjne, to jest właściwie nie wgłębianie się, to jest taka błysk intuicji i nic więcej. Niektórzy mówią, że to jest płytkie czytanie, niektórzy mówią, że jedyne właściwe, bo wtedy intuicja do mnie mówi, ale już nie wchodzę w to. Każdy niech robi jak uważa. Natomiast profanacją myślę, że jest tak jakby nie zwracanie uwagi na obrazek i tak klepanie, to jest ewidentne klepanie znaczeniami książkowymi czy z forów, blogów, cokolwiek i opowiadanie o czymś innym, o czym mówi obrazek. Także ja rozumiem, że osoby, które to słuchają czy oglądają, mogą się na tym nie znać i biorą to na wiarę. Natomiast osoby, które słuchają i czytają i trochę coś tam wiedzą o tarocie, to tak, wiecie, no to coś zgrzyta. Nie jest moim celem krytykować kogokolwiek, bo każdy niech robi jak uważa i każdy niech lata wysoko albo lata nisko, ale myślę, że obrazek też coś za sobą niesie, bo w innym, inną kwestią byłoby też, byłyby też takie talie, które by po prostu tylko miały namalowane albo jeden, dwa, trzy miecze, czy tam denary, bez ilustracji, co autor miał na myśli, albo wydawnictwo, tak? Także równie dobrze moglibyśmy prognozować, analizować, wróżyć, dywinować z kart tarota, które mają, tak jak na przykład w Marsylskim jest arkana małe. Są tylko albo puchary, ilość pucharów, ilość monet konkretna, ilość mieczy i ilość kijów i koniec, tak? Natomiast w tych innych taliach obrazkowych jest jeszcze właśnie ta drugie dno tego obrazka. Myślę, że to jest też ważne. Ja się, widzicie, kręcę w kółko wokół wytłumaczenia tego, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, bo mam dzisiaj taki dzień trochę właśnie paraliżu mózgu, tak jak wspomniałam Wam w moim poprzednim filmie o dwójce i ósemce mieczy, tak? Zostawię Wam linka. Tam mówię więcej o paraliżu mózgu w kontekście dwójki mieczy. Także dzisiaj mam taki dzień. I próbuję Wam tak nieporadnie trochę wytłumaczyć, że obrazek też jest ważny. Że warto zwracać uwagę na ten obrazek i warto wyciągnąć coś więcej ze znaczenia tej karty, jeżeli już oczywiście używamy talii obrazkowej, a nie takiej typowo liczbowo żywiołowej, że tak to nazwę. Dobrze, może już skończę, bo będę się powtarzać i mój paraliż mózgu się pogłębi. To dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za to, że wytrwaliście do końca i do następnego.